Wszystkie tam jakieś głosy słyszałem, nie wiem, trzaski. To nic. No coś fajnego. Coś dużego. W bagnie, znaczy w bagnie, to nie jest bagno, to jest tak zwany dół destrukcyjny. Wykupałem takie cudo jedno. Tu leży. Sobie oglądnijcie. To jest skrzynia, tylko nie wiem po czym. Może być po granatach lub po rakietach od pancerz Szreka. Jestem pewny, tam coś dużego jest, nie? Wyjąć tak jakoś normalnie. W sumie może mi się uda, nie? Ale może. Głęboko idzie tam, można pochodzić. Ale szlam. To chaos zajebie. Ale chyba wyjdzie. Mam to chyba już. Nagrywa? Nagrywa. Na nogę do góry. O, ale pięknie wyszła. Pięknie wyszła. Tak, to jest od rakiet Pantyszek. Dokładnie. No, to skrzynia od rakiety Pancerz Szrek. To jest masa, nie? Ale dlaczego jest pusta? Nie? To dziwne. Mam kawałki drewna. Zacznę na zdjęciu. Tak, jest od Pancerz Szreków. Skrzynia. O kurwa! Aż zgrzałem. Trzeba całego, uwierzcie. Tak, to są rakiety Pancerz Szrek. Ła! Czekaj, czekaj. Następna, mi się wydaje. Dobra, mamy. Nie, to jest pocisk chyba. Odłamek, tak jest. Odłamek. Jakieś bombki, co tu pierdolnęła. Ale zgrzata, nie? Strasznie. Chuja. Ładny. Tu pierdolno, nie? Także coś tu się działo.
Działo się grubo. Coś tu musiał fest pierdolnąć, nie? Mówię, są zwane dowódcy restrukcyjne, chyba. Zgadzamy się. Idziemy dalej. Obok. Tak, to jest ruska kurwa. Chobice jakieś. Tu był sztab w ogóle niemiecki kiedyś, nie? Tu w okolicy. Tu gdzie jesteśmy. Gdyby się brzegu, to może znajdę całą. Przyda mi się taka skrzynia, fajna będzie. Będzie eksponat. Dobra, żegnamy się. Hej!